To jest kapliczka Matki Bożej Pszczelarskiej, poprzednia, która stała tu około 20 lat, no niestety już podupadła. No i mistrz Darek tutaj wykonuje nową. Dębę otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionego leśniczego z naszych okolicznych Błagowskich Lasów. Mieszkańcy fundowali ten postunek, no a mistrz Darek wykonuje tą ciężką pracę. Oprócz tych zdobień powstanie tutaj zostanie wykuta dziupla, wstawiony obraz Matki Bożej Pszczelarskiej. No i zwieńczone to będzie takim zataszeniem z gąta. Historia tego obiektu związana jest z miastem Frankfurt nad Odrą, bo fundatorem sali gimnastycznej, bo poprzednio w miejscu kina znajdowała się sala gimnastyczna, która powstawała równolegle ze schroniskiem młodzieżowym nad Niesieniem, późniejszą Bajką. W latach 60. adoptowano tą salę na kino, ponieważ Łagów cieszy się tradycją organizatora najstarszego polskiego festiwalu filmowego. No, ta tradycja zobowiązuje i to chyba dlatego mamy kino w ruinie. W 2008 roku właściciel tego obiektu, spółka Odra Film z Wrocławia, zaproponowała naszym władzom przejęcie tego obiektu za symboliczną złotówkę. No ale niestety ta inicjatywa nie została podjęta. Obiekt jest od prawie 20 lat własnością prywatną. No i jest dzisiaj niestety destrukcją, jest ruiną. Przykre. Nie mamy w Łagowie takiej większej sali wiejskiej, świetlicy. Miałem kiedyś nadzieję, że gmina przejmie ten obiekt, ale trafił pod młotek. Tak jak powiedziałem, prawie 20 lat jest własnością prywatną. Z tego, co się zorientowałem, to obecnie jest wystawione na sprzedaż ponownie. Nie jestem budowlańcem, ale moim zdaniem ten obiekt nadaje się pod spych. Dzisiaj. No, tam jest jedna wielka dewastacja, postępując tam wandalizm od lat. Osobiste wspomnienia są czasami, kiedy ja przyjeżdżałem tutaj na wakacje do dziadków. Jakieś poranki, bolek, lolek. Takie piękne... W któryś tam latach, nie pamiętam w których, przyjechał wtedy do nas pan Bogusław Linda, był chyba nawet trzykrotnie. Wesoło było, wszyscy go poznawali. Fajnie było, bo jeszcze dużo innych znanych aktorów, ale wszystko upadło, niestety. Przykrością można to stwierdzić, także nic więcej raczej. Do tego wystarczy iść, popatrzeć na tych wyglądach, zrobić zdjęcia, to będzie wiadomo o co chodzi. Teraz jest lumpiarnia i to wszystko, ale było pełno znanych aktorów. W tej chwili kino jest upadłe, zaniedbane przez poprzednich wójtów. No i nasz następny dobija to po prostu, przybija swój młoteczek, także szkoda bardzo, bo wspomnienia były bardzo miłe z tego kina, ale tyle pokoleń się na tym wychowało i niestety podupadło, nie? Także żal i przykro na to patrzeć, co tam się dzieje, no. Do kogo pretensje można mieć? Do władz rządzących, nic więcej, nie? Znaczy, poprawiam po mistrzu. Tylko. Poprawiam, ładnie, poprawiam. Tylko poprawiam.